Cześć, witam na kanale Info U Prawa. Powoli kończy się prawa czosku, który posadziliśmy jesienią. Niektórzy już zbierają, ja jeszcze chwilkę czekam. No tutaj macie akurat skrót ze zbiorów w zeszłym roku, Oby w tym roku też były takie zbiory. No i grządka będzie pusta. Szkoda, żeby właśnie taka pusta była. Taka pusta. <laughs> Coś trzeba w to miejsce posadzić, a przynajmniej zdecydowanie polecam. Tylko co będzie dobre, a może coś jest niewskazane. Posłuchajcie. No i cała uprawa tego warzywa opisana jest w mojej książce, jak uprawiać warzywa. Zachęcam do zakupu książki na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Zakupione już no, mocno ponad 20 tysięcy książek. Teraz są bardzo dobre promocje na zestawy. No i też tutaj Wam pokażę zbiory z poprzedniego sezonu cebuli. No i najpierw zacznijmy sobie od tego, czego nie uprawiać. No i tutaj zadam Wam pytanie. Bo to jest też bardzo ważne, to nie jest tak, że ja Wam powiem, czego macie nie uprawiać, czy coś się stało? Czy padł jakiś czosnek? Jeżeli tak, no to na co? Co spowodowało tego, że ten czosnek padł? Czy na przykład śmietka? Załóżmy, zaatakował szkodnik o nazwie A. Nazwa A, przyjmijmy tak właśnie ten. To nie sadźmy w to miejsce warzywa, które atakuje szkodnik o nazwie A. Bo z dużym prawdopodobieństwem ten szkodnik tam jest i zaatakuje kolejne warzywo. Nie musi tak być, ale ze sporym prawdopodobieństwem tak może właśnie być. Wiadomo, że jeżeli to jest szkodnik typu mszyca, no to mszycę możemy stosunkowo łatwo wyeliminować, ale jak coś zniszczyło już tak do końca sporą część, część czosnku, sporą uprawę, no to nie polecam właśnie sadzić warzywa, które ten szkodnik też zniszczy. W teorii nie powinno być tak, że uprawiamy czosnek po czosnku, czyli jesienią, no nie powinniśmy posadzić tego warzywa na, na tym samym miejscu. Jeżeli jednak nie było szkodników czy też chorób i uzupełnimy składniki pokarmowe, no to bez problemu ten czosnek może być na tym samym miejscu w kolejnym roku. W przypadku cebuli jest podobnie, to znaczy nie uprawiamy po cebuli czosnku i ogólnie cebuli po cebuli, no chyba że właśnie nie było chorób lub szkodników. No i też tych innych warzyw, jeżeli, jeżeli cebula chorowała lub zaatakowała,. Ją szkodniki, no to nie uprawiamy w tym miejscu warzywa, które ten choćby szkodnik może zaatakować i zniszczyć. A tak, no to co można uprawiać? To zależy od tego, kiedy zbieramy czosnek. No, często jest tak, że czosnek, który posadziliśmy na jesień, zbieramy w lipcu. A ten, który posadziliśmy wiosną, to zbieramy w sierpniu. Będzie więc różnica w tym, co powiem, no bo w zależności, w kiedy zbieramy, no to wtedy są dostępne do wysiewu jeszcze, czy do sadzenia różne warzywa. No a z cebulą, no to już za niedługo będę zbierał tą, którą posadziłem na jesień, a taką wiosenną i z rozsady tak na przełomie lipca i sierpnia oraz w sierpniu. No i też tak powiem, że przez pogodę te zbiory będą minimalnie wcześniej. Warto się stosować do informacji co siać i salić w danym miesiącu, bo nie posadzimy arbuza w sierpniu, nie posadzimy pomidorów itd. No a teraz, gdy ten filmik nagrywam, czyli jest to połowa czerwca, jeszcze można salić arbuzy. W lipcu jeszcze będzie można sadzić pomidory, no i będzie to no już późny termin, ale będzie jeszcze można sadzić. Więc to należy dostosować do terminu. No i teraz na przykład bardzo dobrym rozwiązaniem jest siew wprost do gruntu buraków ciwkowych, buraków liściowych, siew wprost do gruntu ciecierzycy, fenkuła. Tutaj mówię tylko wprost do gruntu. Jarmuż też właśnie można siać, kapustę pekińską, koper ogrodowy, też można roszponkę, rukolę, rzepę, rzotkie. rzodkiew. Tkiewkę, sałatę, szczypiorek to też jest bardzo dobry pomysł. No, można choćby sadzić fenku z rozsadem i chodzi też teraz właśnie. Kapusta pekińska, można siać na rozsadę, można sadzić rozsadę. Por jeszcze można sadzić rozsadę jest to bardzo dobry pomysł. Pietruszka naciowa, nosiewy, sadzenie. Bardzo fajny teraz jest jeszcze czas no, w szczególności na, na to, żeby rozsadę sadzić. ale nie tylko no też w zależności właśnie kiedy to wybierzemy w lipcu, no to już bardziej sadzenie rozsady w czerwcu jeszcze mm, siew na rozsadę się wprost do gruntu bardzo dobry termin A. No już właśnie w lipcu, no to to już jest tro, troszeczkę według mnie gorszy. No można sałatę siać na rozsadę. Jeszcze teraz w lipcu bez problemu. Siadzi ją wprost, wprost do gruntu, to już też powiedziałem, sadzić rozsadę. Więc wybór jest spory, a tutaj powiem jeszcze takich o późnych terminach w lipcu, bo w czerwcu jak to oglądacie, no to to jest jeszcze dosyć dobry termin zwykle, no i tak, no broku jeszcze w, w, w lipcu można sadzić, sadzić rozsadę. Jest to późny termin, ale jeszcze można. Brukiew też można. Brukselka jest to niezły termin żeby taką rozsadę sadzić Cebulę jeszcze można sadzić w lipcu Chrzan można sadzić Cukinie można Cyklanterę, no są to późne terminy, ale można Dynie można Jeszcze jakieś zbiory powinny być Kabaczki, kalafiory Kalarepę można Ogórek gruntowy jest to niezły termin żeby sadzić No Nawet jeszcze by można było w lipcu siać wprost do gruntu Jest tych warzyw jeszcze sporo Pomidory można sadzić w lipcu Tak jak powiedziałem Też można sadzić celer w lipcu nawet jeszcze szczaw można sadzić, ziemniaki jeszcze można sadzić. No wiadomo, że to już to co powiedziałem to jest późny termin, bo już wymieniłem wcześniej te lepsze, ale można, jeszcze można. No, a jak w czerwcu, no to tutaj jest jeszcze większy zestaw tych warzyw. Też miałem filmik o tym, co siać i sadzić w czerwcu, więc tutaj nie będę się teraz powtarzał, ale no powiem, że jest tych warzyw jeszcze naprawdę sporo i można bez problemu te warzywa jeszcze siać albo sadzić. W lipcu można jeszcze choćby siać wprost do gruntu bób, można siać groch, fasole można siać. No, są to już późne Terminy ryzykowne w sporym stopniu, ale jeszcze można. Marchewkę można siać w lipcu. Jest to też właśnie trochę już późny termin, też w zależności od tego, o jaką odmianę chodzi. W czerwcu teraz, no to jeszcze to jest świetny termin. Więc jest tych warzyw sporo. Tutaj jeszcze powiem, że, no, że w, właśnie jak to oglądacie, choćby właśnie w czerwcu, to siejcie, jak bierzecie sobie. Ten czosnek, no to możecie przekopać glebę na przykład z obornikiem granulowanym, zmieszać właśnie to z tą, z tą glebą, no i potem rozpocząć od razu uprawę. Można zaraz siać, można zaraz sadzić bez problemu. I siejcie wtedy, czy, czy sadźcie, no według mnie, w przypadku większości warzyw, jak najszybciej, bo choćby, nie wiem, taka cukinia, no to jak posadzicie ją wcześniej, to. Tym więcej, przynajmniej z dużym prawdopodobieństwem, dawam plonów. Jak posiejecie tą marchewkę wcześniej, no to powinny być lepsze plony. Też tak jak powiedziałem, mamy wiele odmian i tak dalej. Więc jak macie już pole, jak już macie zebrany ten czosnek, to siejcie lub sadźcie zaraz bezpośrednio po. Samej uprawie, czy też na przykład, no nie wiem, w ciągu kilku dni, według mnie to będzie najlepszy y, sposób, bo wtedy wiecie, tych chwastów jeszcze nie ma i tak dalej. Według mnie to y, bardzo to polecam. No bo w sierpniu też można jeszcze nawet siać. To jest bardzo dobry termin, sierpień, żeby, żeby siać nasiona Cykorii, siać nasiona kapusty pekińskiej, y, kopru. Ogrodowego, rozponki, rukoli, rzepy, żotki, rzodkiewki, sałaty. Szpinak w sierpniu to jest też bardzo dobry pomysł, gdzie no teraz to jest taki no, ryzykowny, bo ten szpinak może pójść w kwiat, a w sierpniu to jest na, naprawdę dobry pomysł. Szczaf w sierpniu, szczy, szczypiorek też w sierpniu też jest świetny, świetny okres. Można też choćby siać na rozsadę kapustę pekińską, jeszcze sadzić rozsadę kapusty. Pekińskiej, siać na rozsadę sałaty, sadzić rozsadę sałaty, sadzić szczypiorek. Chodzi mi nie, że siać, bo siać już też wspomniałem. No więc jest tego jeszcze dosyć sporo tam. Pietruszkę naciową na będzie można i tak dalej. Chrzan można sadzić. Jeszcze nawet bób można siać, chociaż to już jest też, też jeszcze, jeszcze późniejszy termin. Różnie może być, bo też dużo mszyc i tak dalej atakują te mszyce bób. No ale jeszcze można nawet ogórki by można było sadzić. Te w szczególności gruntowe. Jeśli macie właśnie miejsce będą mniejsze plony, ale można. Kalafiory, kalerepy, no to już wtedy bardziej późne terminy, ale można. Więc tutaj chciałem Was zachęcić do tego, żebyście wysiewali, sadzili jeszcze warzywa, bo część osób robi właśnie tak, że, że zbierze no i to jest puste, to stoi sobie puste. Po co? No albo czekają, żeby wysiać później poplon, a to można jeszcze siać warzywa różne, sadzić warzywa różne, więc nie róbcie tak, żeby te pole było puste, lepiej, żeby coś tam było uprawiane, a najlepiej, żeby tam były uprawiane następne warzywa, bo jeszcze sporo warzyw wyda plony w tym roku. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału Info Uprawa i pozdrawiam Was bardzo serdecznie.